Kościół każe nam w tym roku zastanawiać się nad życiem świętego Pawła Apostoła. Mamy rok świętego Pawła. I chciałbym Was dzisiaj zaprosić do tego, żebyśmy chwilę poświęcili kilku prawdom, które wynikają z życia tego apostoła, bo na pewno wszystkich się nie da powiedzieć, ale są takie, które narzucają się w pewnej refleksji i chciałbym się nimi z Wami podzielić. Życie świętego Pawła na pewno było życiem przełomowym, z pewnym przełomem. A jak wiemy, często chwile przełomowe, chwile wielkich łask, w początkowej fazie wydają się być katastrofą, przegraną, jakąś rozsypką. Oczywiście katastrofą dotychczasowych struktur życiowych. Zwykle fałszywych i idealnych. Jeśli coś się zawala w naszym życiu, to na pewno nie było to prawdziwe. Jeśli coś jest prawdziwe, to jest nie do zniszczenia. Paweł był człowiekiem nawróconym. Nawróconym z religijności do wiary. Nawrócenie jest nie tylko zwróceniem się do Boga, ale też powrotem do prawdy o sobie, o życiu. Od razu nie jesteśmy w stanie całej prawdy o sobie przyjąć. Jest to rozłożone w naszym przypadku najczęściej na wiele lat. Ale niekiedy jest tak, że Pan Bóg się już niecierpliwi i odsłania nam kotarę naszego życia, widzimy ten teatr i chce się nam uciec z tego teatru. Uciec od siebie. Kiedy się nawracamy, odzyskujemy sens życia. Wartość każdego dnia, każdego słowa. Zupełnie inaczej patrzymy na wszystko, co się dzieje. I niezaprzeczalnie powrót do Boga z całego serca daje wszystkie te efekty. Bliskość z Nim daje mnie nie tylko poczucie wartości, dowartościowanie, doświadczenie miłości, ale też bliskość z Bogiem pozwala mi właściwie oceniać wszystko, co się dzieje. Bez fałszu. Nawrócić się to również zmienić myślenie z myślenia absolutystycznego i raczej fatalnego na realne i raczej optymistyczne. Oznaką prawdziwego nawrócenia jest właśnie to, co powiedziałem, realistyczne i optymistyczne myślenie, które jest z kolei taką manifestacją w umyśle, czyli umysłową manifestacją czegoś też głębiej, w duchu, nadziei. Bo przy nawróceniu odzyskujemy nadzieję. To niezaprzeczalnie związane też z sensem życia i tak dalej. Ale bywa, że nawrócenie nie jest prawdziwe, że jest fałszywe. Kiedy? Prawdziwe nawrócenie jest nie tylko do Boga, ale i do siebie samego i do ludzi. Jeśli na którymś z tych poziomów coś szwankuje, to prawdziwe, to nawrócenie jest albo niepełne, albo nie jest prawdziwe. Co to jest fałszywe nawrócenie? To jest to, co obserwuję, co obserwowałem w swoim życiu też, ale co niestety fatalnie skończyło się dla niektórych osób. Nie każdy upadek z konia się przydarzył Pawłowi. Kończy się tym, że ktoś staje się apostołem. Czasem się spada z konia i już się nigdy nie wchodzi. Na żadną drogę. Fałszywe nawrócenie, wiecie, to jest cechuje człowieka, charakteryzuje się tym, że człowiek nawraca się do Boga, nawraca się może nawet do ludzi, ale ucieka od siebie. On wchodzi w Boga, uciekając od siebie. Prawdziwe nawrócenie jest tak, że ja mam kontakt z Bogiem, mam kontakt ze sobą i mam kontakt z innymi. A w fałszywym nawróceniu tego nie ma. Ja chcę być bardzo religijny, może aż bardzo rozbudowuję tę sferę religijną. Nadmiar jest dewocyjnych zachowań. Może mam świetne relacje z innymi i jest ich nadmiar, ale nie mam kontaktu ze sobą. Ja uciekam od siebie na przykład, żeby się modlić z Bogiem. Albo uciekam od siebie, żeby być z innymi. I to wcześniej czy później bardzo źle się kończy.
Bo człowiek nie chce być w kontakcie ze swoją własną ciemną stroną, zaprzecza prawdzie o sobie i wchodzi w stan jakichś idealnych złudzeń, wmawia sobie, że świat jest cudowny, on sam jest nieposzlakowany, ludzie wokół niego powinni być najcudowniejszymi istotami na ziemi i tak dalej. Wiemy, czym może się to ostatecznie skończyć. Bo takie założenia idealne prowadzą w końcu do rozczarowania, załamania, rezygnacji, nawet do utraty wiary. Do katastroficznych uczuć, niechęci, przygnębienia po jakimś czasie. Dlaczego ktoś czasem jest zrozpaczony, traci wiarę? Był na przykład Paulinem, teraz dowiadujemy się, że jest ateistą, nie walczącym z Kościołem. Znam takich kilku. Siedzący w chórku i nagle nie ma, wyskoczył i jest ateistą. Dlaczego? Bez osądzania osób, tylko chodzi o zastanowienie się nad przypadkiem. Dlaczego ktoś jest nawet księdzem i nagle przestaje być księdzem, walczy z Kościołem? Co się stało? Szaweł jest pokazany w drodze z Damaszku. Tak nam Biblia go pokazuje w Dziejach Apostolskich. I domyślamy się, że raczej na piechotę nie biegł, bo do niego był spartianin. Tylko podejrzewam, że przynajmniej na ośle, czy na osłach, czy na mułach, a może nawet na koniach zmierzali z tego Damaszku z Jerozolimy razem z grupą, z brygadą antyterrorystyczną, żeby wyłapać co gorzej przy chrześcijan. I wiecie, to jest taki ciekawy obraz, bo jak sobie wyobrazimy kogoś na koniu, to konieczną rzeczą jest sobie dowyobrazić, że przecież nogi temu jeźdźcu nie bloką się po ziemi, tylko on je trzyma dość oderwane od gruntu, nie? Wiecie, co to znaczy tak metaforycznie ujmując? Jeśli ktoś nie trzyma się gruntu, nie stoi na nogach, jedzie na koniu, ale jego nogi nie dotykają ziemi. Dla mnie to jest taki obraz kogoś, kto nie ma kontaktu z rzeczywistością, ale ma kontakt z rzeczywistością. I co jeszcze? Ten kontakt z ziemią pokazuje mu prawdę o nim, że jest ślepy. Przez 3 dni nic nie widział. Nawet w 12-stopniowym, w 12-stopniowej skali terapii antyuzależnieniowej, to pierwszy krok to jest, pamiętacie jaki? Uznać swoją bezsilność. To jest pierwsze. Ja sobie absolutnie nie radzę przede wszystkim ze sobą. Ale od tego można uciekać nawet w religię albo w relacji z innymi ludźmi. Żeby nie doznawać tej prawdy o sobie, że jesteśmy bezradnym. I Paweł doznaje wielką łaskę, która na początku wygląda jak przegrana, bo gruchnął o ziemię. I nic nie widzi. Jest zdany na innych ludzi. To jest jedno z najtrudniejszych doświadczeń ludzkich, to poprosić kogoś o pomoc. Iść do kogoś i powiedzieć, wiesz co, nie radzę sobie, pomóż mi. Przez powiedzi czasem czegoś takiego doświadczamy, ale nie wszystkie muszą być prawdziwe. Iść do drugiego człowieka i powiedzieć, pomóż mi. Jak wiele to kosztuje. I okazało się, że Szaweł wcale nie jest człowiekiem gorliwym, tylko mściwym. To też jest bardzo trudna prawda, nie? Że cała twoja gorliwość religijna to jest tak naprawdę podszyta agresją, niechęcią, zazdrością, nienawiścią. Kto by z nas chciałby się dowiedzieć takiej prawdy o sobie? No wcale cię nie motywuje miłość bliźniego, nie? Nawet jak się modlisz, to rzęzisz zębami, nie? Można się rozczarować sobą przy takim odkryciu. Kiedy Jezus mówi, by wstał i poszedł do miasta, do ludzi, którzy powiedzą mu, co ma czynić, to właściwie, moim zdaniem, uzdrawia Szawła z przekonania, że to on najlepiej wie, co ma robić. Mówi, inni ci powiedzą. I tu znowu coś takiego, czego ja osobiście na przykład prawie nie znoszę. Poprosić kogoś o radę, o mądrość, bo ja nie wiem, co zrobić. Ja jestem przywiązany do swojej racji, ja wiem, co ja mam robić. Moje ego mówi mi, po co masz się kogoś pytać? Ty najlepiej wiesz. I znowu wstrząs. Wstrząs nawrócenia. Jedną z bardzo zarozumiałych iluzji w
w życiu chrześcijanina, w życiu duchowym jest przekonanie, że zawsze mamy rację. I co ciekawe, prawie nikt tego nie zauważa w sobie. Kto z nas, bracia, w tej chwili by powiedział tak ze skruchą tutaj, podszedł do mikrofonu i powiedział: wiecie co, bracia, to ja jestem właśnie tym typem, który uważa, że zawsze ma rację. Nikt z was tego nie przyzna się, nie? Nawet sam przed sobą, żeby sobie uświadomić, że to jest obłędne i to powoduje, że strasznie cierpię, że ja uważam, że zawsze mam rację. Przewył otwiera oczy i widzi, że nic nie widzi. To jest piękne. To wspaniałe odkrycie, uzdrowienie z przekonania, że mój punkt widzenia jest zawsze słuszny. Ja nic nie widzę, ja nic nie rozumiem. Widzieć, że się nic nie widzi, to bardzo bliskie sokratejskiemu: wiem, że nic nie wiem. Trzeba pokory, by dać się prowadzić w życiu za rękę i pytać się ludzi o prostą drogę. I to tych ludzi, popatrzcie, jaki paradoks, których prześladowało się za skrzywienie drogi wiary. Musiał iść do tych, których ścigał, i ich poprosić o pomoc. Nieraz w życiu mi takiego fikołka los sprawił, że musiałem prosić o pomoc tych, których uznawałem za słabszych od siebie albo głupszych. Mieliście kiedyś taką historię? Na pewno się wam przydarzy. Dlaczego większość ludzi uważa, że jest nic nie warta i że życie nie może im dać w ogóle szczęścia, że życie jest bez sensu, ich los będzie przynosił im tylko przykre katastrofy? Wiecie dlaczego? Ponieważ ludzie żywią w większości fałszywe przekonanie o życiu i nawet nie wiedzą o tym, że mają takie fałszywe przekonanie. Uważają, że powinni być genialni, zawsze powinni mieć rację. To oni najlepiej widzą, co się naprawdę dzieje. I że to oni powinni być najwartościowsi ze wszystkich i zawsze posiadający rację. Ich punkt widzenia jest najbardziej słuszny. Że świat i każda sytuacja powinna dostarczać tylko najcudowniejszych i najbardziej ekscytujących doznań. A inni ludzie powinni być dla nich zawsze mili, uczynni i zawsze powinni być autorami udanych sytuacji. Dlaczego nie znosimy pewnych ludzi ze względu na ich zachowanie? Dlaczego mamy taką niską tolerancję do współbraci i sióstr? Dlaczego nie znosimy czyjegoś sposobu wyrażania się na przykład, nie? Bo mamy idealne wymaganie od nich, by byli tacy, jak my chcemy ich widzieć. To znaczy mili dla nas, zaspokajający nasze potrzeby. Kiedy tego nie czynią, denerwują nas. Drażnią i obwiniamy ich. Mówią, to oni są winni. Oni czy moje oczekiwanie od tej osoby? Na dzień nawrócenia świętego Pawła, na 25 stycznia, Kościół przeznaczył Ewangelię z bardzo dziwnym tekstem. Bo oczywiście oswoiliśmy się z nim i nas już to nie za bardzo porusza. Może bardziej byśmy się zdziwili, widząc film Hellboy 2 albo Hellboy 1, niż ten tekst. Ale ten tekst jest bardzo dziwny, fantastyczny jest wręcz. W pierwszym odczuciu powiedziałbym nawet, jak można taki tekst napisać. Posłuchajcie, Jezus mówi o znakach wiarygodności apostolskiej i mówi tak: w imię moje złe duchy będą wyrzucać apostołowie, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by coś zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić, na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Fantastyczne możliwości uzdolnienia. I to się wydaje fantastycznymi oznakami, ale spójrzmy na to głębiej, na te słowa Jezusa. Przecież wcale niemała liczba ludzi w rzeczywistości tak postrzega świat. Bo patrząc na innych, widzą raczej ucieleśnione złe duchy, niż dobre duchy. Drugi człowiek, jak powiedział Jean-Paul Sartre, to piekło. Tu mamy podobne zdanie. On był ateistą. Życie mi pokazuje, w moim osobistym doświadczeniu, że w wielu przypadkach tak bym powiedział. Że ten drugi człowiek to jest piekło dla mnie. Czy drugi człowiek jest dla ciebie niebem, czy piekłem? Próbując się z kimkolwiek porozumieć, wyznaję spięć. Już mam kilkanaście może zerwanych relacji. Nie chcę się zadawać osobą X, bo drugi człowiek to niebo, czy piekło?
są już zranienia. Ze 3 lata już jestem w tej wspólnocie, albo może 26. Do niektórych z nich w ogóle bym się nie chciał nawet spotkać. Dlaczego oni są winni, czy moje przekonania? Więc dochodzę do wniosku, że z nikim nie mogę się dogadać, bo już kilka razy mi się nie udało, z tym się kłóciłem, z tamtym się pożarłem, z tym już nie mogę mieszkać, na tamtego nie mogę patrzeć. Gdzie mogę doznać uspokojenia? Bo drugi człowiek nie daje mi spokoju. No można odlecieć w jakiś świat wirtualny i zapomnieć o wszystkim. Nikt mnie nie rozumie, wszyscy są głupkami. Wszystkiego, czego się nie dotknę, czuję się. Albo się nie udaje. Okazuje się ostatecznie jakby ukąszeniem węża. Wszystko mi szkodzi. Jakby było toksyczne. Cały świat jest chory. Skąd taka wizja świata? A Jezus powiedział tak. Cokolwiek byście wzięli z wężami, to sobie poradzicie apostołowie. Postrzegajcie inaczej świat. Inni ludzie nie są piekłem. Dacie sobie radę. To nie są fantastyczne, jedynie charyzmatyczne jakieś uzdolnienia. To również sposób patrzenia na świat. Wąż? Mogę go wziąć też do ręki. Drugi człowiek? Niekoniecznie piekło, może niebo. O tym mówi Jezus, kiedy mówi, węże będziecie grać w rąk. To znaczy, nie bójcie się, nie? Możecie kochać nawet węże. A ja węża? Ja z drugim człowiekiem nie mogę wytrzymać. Przy stole nawet. Ja węża to może mam w kieszeni, kiedy mam mu coś pożyczyć, nie? Skąd mamy taką fatalną wizję świata, że nie mogę się dogadać, a Jezus mówi, nowymi językami będziecie mówić, nawet z obcokrajowcem się dogadasz, człowieku, nie martw się, nie zamykaj się, nie? Ale prawda jest taka, że na przykład myśli z Augustyn, myśli sobie, ja nawet tu z Polakiem nie mogę się dogadać, na przykład tym siedzącym przy stole przy mnie, nie? A Jezus mówi, że nawet innymi językami, że w imię moje złe duchy będą rzucać, a ja patrzę na anielsko ubranego człowieka i mówię, demon, nie? Diabeł, po co on tu przyszedł w ogóle? I czy ja mam wizję ewangeliczną rzeczywistości, czy mam antyewangeliczną? Czy mi się już dokonało przeobrażenie, nawrócenie? Skąd taka fatalna wizja świata? No, jeszcze raz powiem, z fantastycznych przekonań. Wyobraźmy sobie taką rzecz. Gdy bowiem żywię przekonanie, że powinni mnie otaczać tylko wspaniałe osoby, zawsze mnie rozumiejące, zawsze dla mnie usłużne, na wszystko mi pozwalające, zawsze idące mi na rękę i na nogę, na wszystko. Domyślające się nawet, czego pragnę, nie? Ja jeszcze nie zdążę powiedzieć, czego pragnę, ktoś mi już to kupił, załatwił, przyniósł, nie? Taki powinien być świat. Prawda? To jeśli ja mam takie oczekiwanie od innych, to ile to oczekiwanie ma gwarancji? Rok? Może nawet nie. Ale przypuśćmy, że ktoś wytrzyma nawet w pewnym napięciu 3 lata z takim oczekiwaniem. W końcu nie wytrzyma, pęka, co robi? Wszyscy ludzie są piekłem. Ta wspólnota jest do niczego. Nikt mnie nie rozumie. Wszyscy są idiotami. Nie ma sensu z kim rozmawiać. Może podziękować i odejść? Albo zostać tak, jakby go nie było. To nie jest do nawrócenia. Myślę o sobie też, bracia, bo to, co mówię tutaj, to jest też informacją o mnie i dla mnie, nie tylko dla was. Zranienie, i to byle jakie zranienie, może mnie wpędzić wtedy w radykalne inne przekonanie. Wszyscy są źli, wszyscy chcą mnie zniszczyć. Podobnie z innym przekonaniem. Jeśli wewnątrz siebie żywię takie roszczenie, by wszyscy mnie rozumieli zawsze, to pierwsze nieporozumienie stanie się dla mnie katastrofą. Dojdę do wniosku, że z nikim nie można się dogadać, nikt mnie nie rozumie, wszyscy są durniami i najlepiej będę zachował sacrum silentium non stop. Świat jest wtedy okropny. Gdy mam roszczenie, by być zawsze ekspertem i zawsze być kochany przez wszystkich i stawiam sobie to wymaganie jako przymusowy cel, który muszę osiągnąć, to mogę przeżywać straszne sytuacje, gdy dzieje się inaczej. Okazuje się bowiem, że na czymś się na przykład nie znam i to wychodzi na jaw. Jakie wtedy uczucie mam?
To się okazuje, że jestem kompletnym ignorantem w jakiejś dziedzinie. To ja się wstydzę, złoszczę się, boję, lękam. No i oczywiście nie otwiera mnie to. Co się dzieje, kiedy nie wszystkim zaimponuję? A mam na przykład wymaganie, żeby wszystkim się podzielać. Byłem na rekolekcjach pewnych, przede mną 200 osób, różne twarze, z różnymi minami, czasami saperskimi. I zastanawiam się, co zrobić teraz, nie? No i wprowadzam świetny klimat, opowiadam humor, dowcip, nie kokietuję widownię. Widownia rusza. Coraz więcej uśmiechu. Tylko teraz tak, robię to z miłości bliźniego albo z nadmiaru Ducha Świętego, czy też dlatego to zrobiłem, bo się boję, że komuś się nie spodoba mnie. Więc nadmiernie się podobam. I wszystkim się to oczywiście podoba. Manipulacja czy autentyczność? Gdy oczekuję usilnie od życia, aby było zawsze przyjemne, dostarczające mi nie tylko miłych wrażeń, to oczywiście w chwili pierwszej nieprzyjemności mogę mieć pokusy samobójcze. Macie? Gdy mam wymaganie, żeby wszyscy mnie uprzejmie traktowali, to przeżywam tragedię, gdy ktoś mnie potraktuje obsesowo. Bo nie był miły. Ogromny wpływ na nasze życiowe przygnębienie mają, wiecie, złudzenia, i właśnie o nich teraz mówię, fałszywe przekonania, z których nie zdajemy sobie zwykle sprawy. Widzimy tylko efekt, niezadowolenie, wszyscy ludzie są piekłem, mamy to wszystko w nosie, nie chce mi się żyć. A co jest wcześniej, zanim doszło do tego efektu? Złudzenia. Idealne, fantastyczne. Jazda na koniu. Wierzchowiec świętego Pawła. Oderwanie od ziemi. O ich istnieniu, o tym, że mamy złudzenia co do życia, możemy się domyślać, gdy spadając z idealnych oczekiwań albo z jakiegoś posągu czy wierzchowca, z jakiegoś piedestału wyobrażeń, doznamy jakieś przykrości lub niedowodzenia, wpadamy w absolutną rozpacz, ciemność, wszystko wydaje nam się wtedy bezsensem. Wiele cierpień jest spowodowanych nie samymi wydarzeniami, tylko irracjonalnymi, obłędnymi przekonaniami, jakie żywimy co do życia w ogóle. Użyję porównania. Ilustracja. Teraz maluję. Wyobraźmy sobie, że mam na nosie teraz takie olbrzymie, popartowskie okulary, które mają też moc powiększania. Ile tam będzie? Z 10 dioptrii do przodu. Takie po prostu musztardy. Dwie. I patrzę na maleńką stokrotkę, taką maleńką, jaką na wiosnę widzimy na trawniku. Ja w swoich oczach ją widzę jako... Jestem fascynująco oczarowany tą stokrotką, bo wydaje mi się być olbrzymią, majestatyczną rośliną, kwiatem, lotosem, powiedzmy, nie? Olbrzymim. Mówię, olbrzym. Kwiat olbrzym, nie? Bo między moim okiem a tym obiektem, stokrotką, są okulary, które powiększają to wszystko. I jeśli ja mam takie okulary, to w porządku, jeśli patrzę na stokrotki. Ale w pewnym momencie mucha przelatuje przez okulary. I ja ją wtedy widzę, wiecie, jako Tyrannosaurus Rex. I ja wtedy się przerażam. Mówię, świat jest okropny, nie? A to tylko mucha przeleciała. Ale to wszystko nie ma sensu. Dinozaury nie wyginęły 60 milionów lat temu. Jest koniec, czasy podciążyły, nie? I znowu winne są okulary, a nie ja. Winne są pewne złudzenia, pewne powiększające tendencje do postrzegania świata. Kiedy chcę zbyt fantastycznie, to później jest zbyt fatalnie. Teraz chyba to jest proste. Gdybym zdjął te okulary, stokrotka by się okazała stokrotką, a mucha małym, niesympatycznym owadem bzyczącym. Nic więcej. Szaweł podąża do wyznaczonego celu, ale w drodze przydarza mu się upadek, traci całą dotychczasową wizję świata. Spadają mu okulary z nosa. Wszelkie szanse na dotarcie do upatrzonego i wymarzonego celu nie ziściły się. Ma przerwany ten tok. Ale
nie wpadł w depresję. Nie załamał się, nie podciął sobie żył. Nie powiesił się, jak Judasz. Dlaczego? Bo usłyszał głos Boga. I ja ci przysięgam i gwarantuję, że wcześniej czy później Pan Bóg dopuści, że spadniesz z jakiegoś konia, albo stracisz okulary, albo jakaś lawina podetnie ci nogi. Nie wiesz, co się może stanie z tobą za godzinę, za miesiąc, ale na pewno będą jakieś cięcia. Będą jakieś katastrofy, spadania z wierzchowców, na glebę, rozłożone na łopatki. Taka będzie sytuacja, że nic nie będziesz widział, chociaż będziesz widział, ale nic nie będziesz rozumiał. I wtedy, bracia, mogę tylko jako ojciec duchowny powiedzieć tak. Podsłuchuj, choćby nawet pod ścianą, czy jakiś głos Boga nie mówi. O co chodzi? Co ci to wydarzenie mówi? Bo czy ojciec prefekt, czy ojciec duchowny, czy ojciec podprefekt i ojciec podduchowny mogą mieć różne teorie. Ale jaką teorię ma Jezus? Co mówi ci w tym konkretnym przypadku, kiedy leżysz na ziemi, nic nie rozumiesz, nic nie możesz zrobić i okazuje się, że wcale nie masz racji. I wstydzisz się tylko. Tylko się wstydzisz. Jezus powiedział do Szawła: nie prześladuj mnie, nie? I jeszcze tak ładnie powiedział: Szawle, Szawle. Dwa razy jego imię wymienił. Dlaczego mnie prześladujesz? Od mylenia się do myślenia jest niewielka odległość. Wystarczy tylko wstawić jedną literkę. Kiedy nam się nie udaje coś osiągnąć, niekoniecznie jest to oznaką, że do niczego się już nie nadajemy. Może nie ten cel mamy osiągnąć. Albo już nic w życiu nam nie wyjdzie. Może coś innego nam wyjść niż to, co sobie wyobrażamy. Czy któryś z was jest idealnym klerykiem, który nigdy nie cierpiał? I czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest w ogóle możliwe, żebyście zawsze byli udani? To jest niemożliwe. To jest tylko kwestia czasu, kiedy któryś z was będzie spadał z konia. Jeden spadnie dzisiaj, drugi pojutrze, za 4 dni znowu ktoś tam, albo inni we dwójkę, sam w 5 znowu. Albo w 7. Tylko jaki jest głos Boga w tym wszystkim? Kiedy coś się rozsypuje, wiecie, to nie musi być to znakiem, że już nie ma nic sensu, tylko że coś może wspanialszego nas czeka, że gdzie indziej trzeba spojrzeć, co innego usłyszeć. Wiecie dobrze, że Jan Vianney w seminarium był odrzucany i wyśmiewany. Tutaj niektóre osoby w naszym seminarium również pędzą taki żywot, czyli ludzi odrzucanych czy wyśmiewanych. On nie zdobył popularności wśród kolegów, ale właśnie to doświadczenie odrzucenia sprawiło, że zdobył się na wspaniałe przylgnięcie do Boga, nie? Wskoczył wyżej. Możemy być przygnębieni, gdy coś nam nie wychodzi, ale co nam mówi głos Boga, kiedy nam to nie wychodzi? Czy w ogóle jeszcze rozmawiamy z Nim? Czy już tylko do Niego czytamy? Czy jeszcze Go słyszymy? Czy w ogóle chcemy Go wtedy słyszeć, czy też uparcie trwamy przy starej wizji świata i zakładamy na powrót okulary? Pewien młody człowiek stracił we wczesnych latach swego życia oboje rodziców. Ktoś inny, na jego miejscu, wiecie, straciłby wiarę w Boga. Ale ten młody człowiek, który stracił w dzieciństwie rodziców, miał na imię Karol Wojtyła. Przeszkodziło mu to, czy pomogło? Zdarzają się nam upadki, niepowodzenia, nieszczęścia, ale to od naszych przekonań, fałszywych lub prawdziwych, zależy, czy zdefiniujemy je jako bezpowrotne runięcie w przepaść, totalną klęskę, czy też szansę na zmianę przekonań. Wielkie rozczarowania to nie totalna rozpacz. Gdy coś nas przykrego spotyka, jesteśmy skłonni powtarzać bez końca: nie zniosę tego, to nie do wytrzymania, to okropne, to autentyczna klęska, nie mam już szans, nigdy już mi się nic nie uda. Cytat. Prawda? Jakby z twojego mózgu. Oczywiście są tu jednostki, które nigdy nie mają takich myśli.
Widzę to po twarzy. Są zdziwione w ogóle, że można coś takiego myśleć. Ale czy to prawda? Czy naprawdę nie da się tego znieść, że zostałem na przykład odtrącony? Albo nie wyszła mi relacja z kimś? A już mi się tak udawało, ta przyjaźń już była taka cudowna i nagle rypsło się tak, że nie możemy na siebie patrzeć. Wyrzucono mnie z jakiegoś środowiska, z jakiejś elity. Albo ktoś bliski mi umarł. Albo taki jest, jakby umarł. Dla kogoś śmierć bliskiej osoby jest na przykład nie do zniesienia. Dla kogoś, kto żywił przekonanie, że śmierć może spotkać innych, tylko nie kogoś jego bliskiego. Wiecie o tym, że nasi rodzice wszyscy umrą? I że niektórzy klerycy też umrą? Czy ja wiem, że ja umrę? Dlaczego więc się dziwić później i być takim zasępionym? Jak to? Umarł? Normalne, że umarł. Czyli miał jakieś nierealistyczne oczekiwanie, że ktoś będzie żył. Nie dlatego czegoś nie możemy znieść, bo jest to naprawdę nie do zniesienia. To jest ważne, co teraz powiem. To ułatwia życie. Tylko dlatego, że tak uważamy. Nie dlatego jest coś nie do zniesienia, bo jest nie do zniesienia. Tylko dlatego, że tak uważamy, że jest nie do zniesienia. Understand? Mamy takie przekonanie, że jest to dla nas nie do wytrzymania. A czy byłoby coś do zniesienia, co uważamy nie do zniesienia, gdybyśmy uważali, że jest do zniesienia? Pozornie absurdalnie to brzmi, ale to jest logiczne zdanie. Nawet bardzo logiczne. Rzymianie mówili tak. Dum spiro stero, ponieważ świetnie znaczy łacinę, nie tłumaczy. Dum spiro stero. Dopóki oddycham, mam nadzieję. Gdy naprawdę cierpisz, nie trać nadziei na to, że Bóg wszystko może odmienić i wsłuchaj się w głos telefonu, za którym mówi mama. Niektórzy bracia to by od razu poinformowali mamę w pierwszym rzędzie. Nie Pana Boga w kaplicy, tylko mamę. Począwszy od egzaminów, a skończywszy na wszystkich nawet najmniejszych potknięciach psychicznych. Zdarza się jednak, że nie z powodu nierealistycznych poglądów na życie, po utracie kogoś kochanego, po jego śmierci doznajemy bólu, albo naprawdę ktoś sprawił nam cierpienie i wcale nie przesadzamy. Cóż wtedy? Leon Blois w liście do Landry'ego napisał tak. Posłuchajcie. Są takie zakątki serca, których jeszcze nie ma w nas. I dopiero ból powołuje je do istnienia. Wiecie, co chciał powiedzieć? Że to przez cierpienie człowiek poszerza swoją duszę o nowe przestrzenie. Że może to dziwne, ale to cierpienie dopiero powołuje do istnienia jakby nowe obszary naszej duchowości, które wcześniej w ogóle nie istniały. Weź teraz spójrz do tyłu. Co sobie najbardziej cenisz w swoim życiu? Chwile rozkoszy, przyjemności, hulanki, dancingi, czy też momenty, w których byłeś blisko rozpaczy. Co jest najcenniejsze? Co naprawdę cię pogłębiło? He? O jakich zakątkach mówił Leon Blois? O zakątkach najcenniejszych w naszej duszy. Dostojewski stał przed plutonem egzekucyjnym. Wiecie o tym? W ostatniej chwili przybiegł kurier od cara z ułaskawieniem. Żołnierze opuścili karabiny. Dostojewski stał i nie mógł uwierzyć. Ale po tym doświadczeniu ten mężczyzna bardzo się pogłębił, a jego książki do dzisiaj są ciekawe. Myślę, że gdyby nie przeżył tamtej chwili, nie cieszyłyby się taką popularnością jego dzieła. Bo o czym właściwie miałby mówić? O romansach? Cenisz sobie różne rzeczy w swoim życiu, ale ja ci mówię, ceni sobie nawet to, że spadniesz z wierzchowca. Nie możemy nawet po kilku porażkach zdobyć ani jednego dowodu na to, że już nigdy nie będziemy szczęśliwi.
Nie jest straszne to, co jest przykre. Ale gdy to, co przykre, nazywasz strasznym, staje się to koszmarne. Też nielogiczne? Dlaczego tak strasznie i okropnie nazywamy tylko to, co jest przykre i niewygodne? Jak o wiele mniej byśmy cierpieli, gdybyśmy tak nie gadali o tym, co przeżywamy, używając nadmiaru przymiotników. Ponieważ uważamy, że nigdy nie powinniśmy doznawać porażek i zawsze powinniśmy odnosić sukcesy, marzenia i iluzje bierzemy za realistycznie osiągalne cele. Ale gdybyśmy zastanowili się nad naszymi marzeniami, okazałoby się, że trzeba je więcej niż trochę zmienić. Boskie wymagania od życia doprowadzają do demonicznych nastrojów. Jest ci piekielnie źle? Tak, bo chciałeś anielskiego życia. A jesteś tylko człowiekiem. To przyczyna, która sprawia, że cierpimy niewymownie. Brak nadziei, brak wsłuchania się w głos Boga, a ten głos Boga daje nadzieję. Głos Jezusa dał Szawłowi nadzieję. Gdyby Paweł po prostu upadł pod Damaszkiem i uznał, że głos, który słyszał, był wytworem jego wyobraźni, mógłby tego nie przeżyć. Nikt nie wątpi, że życie świętych było najszczęśliwsze i najsensowniejsze. Wierzymy w to? A jednak jak bardzo musieli cierpieć. Święta Joanna de Chantal pod koniec życia przez jakieś 8 lat cierpiała agonię moralną, objawiającą się wątpliwościami co do prawdy wiary. Wczoraj rozmawiałem z osobą, która mówi, że już od kilku lat nieustannie w modlitwie słyszy tylko bluźnierstwa. Te wątpliwości również były nacechowane popędem do bluźnierstw, odczuciem, że jest znienawidzona przez Boga. Ogarniały ją potworne podejrzliwości co do bliźnich, skrupuły. Wytrzymała to wszystko. Dlaczego? Bo wsłuchiwała się w głos Boga. Nie macie pojęcia, co was czeka. Dobrze, że nie wiecie. Nie pytajcie mnie nigdy o przyszłość. Wczoraj pewna osoba mnie zapytała o przyszłość. Uchyliłem jej rąbka tajemnicy. Powiedziała, że już więcej do mnie nigdy ci nie wezwie. Życie jest testem, próbą, egzaminem i nie możemy zachowywać się tak pośród dni i nocy, proszę braci, jakby raj był na wyciągnięcie ręki. Ale trzeba mieć nadzieję, że we wszystkim jest jakiś ukryty sens i dać się prowadzić Bogu, czyli słuchaj głosu Boga. Paweł zmienił myślenie, zmienił przekonania, zmienił postrzeganie ludzi. Chrześcijanie już nie wydawali mu się wrogami i zapewne przypomniał sobie, że właśnie pod Damaszkiem, według żydowskich legend, Kain zabił Abla. Inni nie są potworami, a ty nie jesteś beznadziejnym nieudacznikiem. Klęski są tak samo wartościowe jak zwycięstwa, może nawet bardziej, bo przeżyć klęskę jest o wiele trudniej niż odnieść zwycięstwo. Wszyscy jesteśmy niedoskonali, każdy doznaje prób, porażek, sukcesów, upadków. Nie możemy myśleć, bracia, że innym wszystko się udaje, a tobie nigdy. Napoleon przez wiele lat odnosił same zwycięstwa, ale później odwróciło się koło fortuny i przegrywał na każdym kroku, dostając ciosy od tych, których wcześniej gromił. Kohelet powiedział tak w 10 rozdziale. Widziałem sługi na koniach, a książąt kraczących jak słudzy piesze. O co mu chodziło? Co to za prawda życiowa? Czy też może dowód surrealistycznej poezji? Trzeba to przemedytować. Ten, który dzisiaj jedzie jak książę, w jednej chwili może doznać upadku i stać się sługą. Jak to się przydarzyło komu? Szawłowi. Ale kiedy był sługą Jezusa, wcale nie stał się nieszczęśliwy i był właściwie księciem duchowym. Czytałem gdzieś o nawróceniu Alfonsa Gratiego. Mając 16 lat, jako dziecko wolteriańskiego ateusza, czyli ateisty, wyruszył do elitarnego liceum. No i wszedł do takiej sypialni dużej. Rozłożył swoje walizki w pokoju internatu i rzucił się na łóżko, bo to jest pierwsza czynność młodego człowieka w nowym pomieszczeniu. I zaczął marzyć. I widzi. Widzi najpierw się triumfującego na wszystkich egzaminach. Gromi profesorów, wszyscy klaszczą, dostaje nagrody. Jest najlepszy. Sesja za sesją. We wszystkich konkursach jest najlepszy. Następnie robi karierę prawniczą. Potem staje się wybitnym politykiem. Piszą o nim w gazetach. Widzi to wszystko.
zbierał honory i był podziwiany. No, gdyby to były nasze czasy, to prawdopodobnie klerycy by marzyli może nie o karierze politycznej, tylko o tym, że będą wokalistami słynnej grupy rockowej. Widział siebie jako trybunał uciśniony, naprawdę nie miał złych marzeń. Jako męża, pięknej żony, ojca zdolnych dzieci i w pewnej chwili jego wizja doznała pewnego załamania, jako spadku z konia albo spadku okularów z nosa. Bo co? Pojawił się tajemniczy głos. On widział te piękne dzieci, żona, dom, on w karierze i nagle trach, a głos powiedział tak: i co dalej? Wizja zaczęła blednąć, widział siebie jako starganego życiem wdowca, opłakującego żonę na cmentarzu, widział choroby, niedołęstwo, odtrącenie przez przyjaciół, zapomnienie, opuszczenie przez dzieci, wreszcie śmierć. I co dalej? Wtedy zaczął myśleć o życiu wiecznym. Musiał przecież istnieć Bóg. Wszystko się skończy, więc po co to wszystko? Tobie się też skończy. I mnie się skończy. Więc po co to wszystko? I czy dobrze jedziemy we właściwą stronę? Chwila rozpaczy w jednej chwili zamieniła się w moment odkrycia szczęścia i nadziei. Odzyskał wiarę. Stał się chrześcijaninem. Jak dobrze, że mu się coś zawaliło. Ale czy tylko z powodu fałszywych przekonań cierpienie staje się w naszym odczuciu torturami nie do zniesienia? Nie. Cierpienie bracia czasem jest po prostu cierpieniem i nie dlatego, że jesteśmy zakłamani. Może ono być naprawdę nie do uniesienia z powodu małej nadziei, małej wiary i jeszcze mniejszej miłości do Boga. Jeśli ktoś by się chciał zastanowić, po co nam te trzy cnoty, to musiałbym podpowiedzieć, że właśnie po to, by znieść życie, bo bez nich się nie da znieść życia. Spróbuj żyć bez nadziei. Spróbuj żyć bez miłości. Nie doznając, nie dając. Albo spróbuj żyć bez wiary. Da się? Jakże potrzebne rzeczy są. Zresztą, może nie bez powodu, bramy piekła Dante opatrzył słowami: ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją. Tak, pośród najgorszych rzeczy, jakie mogą spotkać człowieka, wcale nie jest męczeństwo albo śmierć, tylko utrata nadziei. Piekłem jest beznadziejna pomyłka życiowa. Sytuacja, która naprawdę jest bez wyjścia. Rozminięcie się z właściwym przeznaczeniem. I chyba właśnie dlatego Bóg niekiedy ingeruje w nasze drogi, byśmy zawrócili z pewnych dążeń, stracili pewne złudne cele, ale odzyskali nadzieję. Odzyskali właściwy kierunek. Chodzi przecież o to, by człowiek był tym, do czego został powołany w nieistnienia przez Boga, a nie tym, czym chce być bez Boga. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie Łukasza, natrafiamy na wzmiankę o prześladowaniu pierwszych chrześcijan i ich wygnaniu. Spośród wszelkich rodzajów odrzuceń wygnanie jest chyba najskrajniejszą formą, prawda? Wygnano mnie kiedyś ze szkoły, byłem wygnany w różnych miejscach. Pamiętam, to jest bardzo przykre. Wygnanie z seminarium też jest przykre. Ale ze zdziwieniem tam w Dziejach Apostolskich jest napisane, bracia, że to właśnie wygnanie, rozproszenie uczniów pierwszych przyczyniło się do rozpowszechnienia się chrześcijaństwa. Jest taka zmianka w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale albo w 11 rozdziale, gdzie jest napisane, że wygnano chrześcijan z Jerozolimy, a oni poszli, nieśli wiarę gdzie indziej, a nawet jest tak dziwnie napisane, że poszli w górę. Chodziło o górskie tereny, ale to brzmi podwójnie, jakby poszli jeszcze wyżej. Również Żydzi, będąc na wygnaniu w Babilonie, naprawdę przeżyli okres wzmocnienia i ubogacenia kulturowego, duchowego, nawet ekonomicznego. Niektórzy tak się wzbogacili w Babilonie, w niewoli, że nie chcieli wrócić. Powstało kilka nowych ksiąg, unowocześniło się piśmiennictwo, a ci, którzy wrócili po 70 latach, byli bogatymi ludźmi. Chodzi tylko o nadzieję, czyli o umiejętność przeczekania mrocznych chwil, aby rozbłysły nowymi światłami. Chrześcijanin to człowiek, który czeka, aż klęska zamieni się w zwycięstwo. Ateista to człowiek, który widzi, że każde zwycięstwo ostatecznie jest tylko klęską. Siewca ziarna z ewangelicznej przypowieści sieje. Co on robi? On odrzuca ziarna. Czyli traci z ręki coś, co miał w ręku. Już nic nie ma w ręku.
traci ziarna, nie ma już tych ziarn. Traci ostatnie ziarenko z garści. Już nie ma nic w pustej dłoni, beznadziejna pustka. On jednak czeka, aż ziarno wyda kiedyś plon stokrotny i to ziarno wróci 100 razy więcej do jego ręki. Miej taką nadzieję. Cokolwiek stracisz, wróci do ciebie, jeśli przeczekasz wytrwale, słuchając głosu Boga. W Egipcie Józef, niesprawiedliwie posądzony, jest rzucony do lochu. Ale on słuchał głosu Boga. W jakimś czasie stał się drugim po faraonie. Powinniśmy się zastanowić nad tymi wszystkimi słowami, bracia, które wynikają z nauczania i z życia również świętego Pawła. Poza ludzkimi perspektywami i możliwościami zrozumienia wydarzeń istnieje jeszcze perspektywa Boga, jego nieskończona możliwość przeobrażania nieszczęścia w szczęście. Wierzyć, że jest taka ewentualność, to mieć nadzieję. Bóg potrafi nawet ze zranienia uczynić uleczenie. Ozeasz mówi, on zrani i on uleczy. Zobaczcie, w jednym wierszu tak jest. Czyli tak jakby sugerował Ozeasz, że samo zranienie jest już uleczeniem. Jeśli jest zadane przez Boga. Spoglądając na rany Chrystusa, nikt nie będzie wątpił, że są one uzdrawiające, a cios zadany włócznią okazał się otwarciem źródłem miłosierdzia. Więc to wszystko, co jeszcze przeżyjesz, jeśli przeczekasz, nie stracisz nadziei i słuchasz się w głos Boga, może się okazać czymś bardzo sensownym, pięknym i szczęśliwym. Amen.